Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy w serii, naszej nowej serii Super Mario Bros. 3. No cóż, co my tu mamy do powiedzenia tak na szybko przed nagrywaniem? Bo co, no już Mario to chyba, o Mario Kart chyba słyszał, nie? Tak, o Mario Kart słyszał, część trzecia może nie jest tak popularna jak jedynka, aczkolwiek... No, była na pewno na Game Boyu Advance i SNESie. Kto miał, to prawdopodobnie coś miał styczność. No i przede wszystkim na NESie. Tak, bo to jest pierwsza wersja tej gry. Tej. Tak, tak. No i oczywiście na NESie. Na innych platformach to właściwie niczym się nie różniło. Sam gameplay był właściwie taki sam. Dodatkowo były różne takie bonusy. No i chyba graficznie inaczej to tak wyglądało nieco. No ale tak właściwie... No dobra, no. Gra wyglądała tak samo. Dobra, to jedziemy bez zbędnego przedłużania. Dokładnie. Nie wiem, ile nam wyjdzie ten świat. Jak poprzednio próbowaliśmy, to wyszło nam 20 minut. Tak, na pewno będziemy tutaj dzielić na odcinki. Późniejsze światy też będziemy pewnie dzielić na... Światy jeszcze na odcinki będziemy dzielić, bo się... No, się będą schodzić. No, to już tak czasowo. Tak, nie na rundy, nie będziemy dzielić, tylko... Tak, tak. Zobaczymy, jak to czasowo będzie. No i co? Wszystkie takie te zdolności specjalne to chyba wyjdą w praniu. Tak. Sterowanie jak to w platformówce, no, biegniemy przed siebie. Tak. Bardziej w Mario, w prawo. Ale i też w lewo chyba będzie mieć okazję, więc... No... I do góry. No. Jej. Dobrze, co do mnie. Moja seria... Ten, z animków. No cóż... Właśnie tutaj a propos. No po grudniu, tak? Bo w grudniu zacząłem. Miałem długą przerwę z racji, że zbliżała się sesja, potem była sesja. Notabene zaliczyłem. Udało się. Bez wolę. Do przodu. No cóż, miałem długą przerwę, potem w trakcie sesji popsułem komputer. No, niecelowo, no ale z mojej winy się popsuł. No i co tu dużo mówić? No, straciłeś dostęp do save'a, tak? Znaczy, no tak, obecnie... No, mordy. Była. To zagadałem się troszkę. No dobra, straciłem dostęp obecnie do save'a. Więc teraz na pewno tego nie nagram. Potem być może tego save'a odzyskam, być może nie. Ale tak, po tej przerwie, prawdę mówiąc, raczej będę chciał zrestartować tą serię, bo... No taka długa przerwa no nie robi dobrze, to raz, a dwa, że... jeden odcinek nagrywałem naprawdę wielokrotnie i no... Co tu dużo mówić, odechciewa się naprawdę. No jak już się po raz enty podchodzi do tego samego, no to tak... Tak. No to wiadomo, da się to zrozumieć. Tak. No i co tam... Oprócz tego, no to chyba już nic więcej do zdania tutaj nie mam w tej sprawie. No ale to jeżeli chodzi o to zrestartowanie serii, to masz zamiar w ogóle w co innego zagrać, tak? Znaczy nie wiem, powiem ci, że może te animki... Znaczy, no serię animków zamierzam zrestartować, natomiast co do gry w inne gry, no to... Nie wiem, czy najpierw zrobię coś innego, a potem animki, czy znowu, czy teraz się wezmę za animki i coś... Jeszcze, no nie mam zielonego pojęcia. Dobrze, teraz wyjaśnienie krótkie, jak gramy. Gramy tak, że... jak ktoś odblokuje dostęp do ruletki, tak jak tutaj Żółtko ma dostęp do ruletki, prawda, to jest jego. Jakbym teraz już przeszedł sobie trzecią rundę, to mój byłby grzyb. Chociaż chyba pójdę sobie do zamku, tam leję tego grzyba. No może decydować, rzeczywiście. A jeżeli chodzi o te żółwie, co tam chodzą, te Hamas Brothers, to kto po prostu będzie miał okazję do walki. Tak, to można potraktować jako rundę, bo to właściwie po pokonaniu tego stworka to jest już koniec ruchu. Tak, no cóż, one się poruszają, uciekają, więc często mogłoby być tak, że... Blokują dostęp do kolejnej rundy, tak? Raz, że blokują dostęp do kolejnej rundy, dwa, że no cóż, no jeden z nas niby odblokował, ale na dobrą sprawę
Potem jemu to ucieka, tak? Jeden gracz mógłby go wziąć i... Go pozbyć zaralem, tak? Tak, go pozbyć, ale że niby nie bierze, bo no tamten go odblokował, ale no tamtemu zaraz ucieknie, więc bierze ten, kto może. Pokaż, gdzie się flet znajduje. A, no jak? Magiczna flet. Tak, tutaj jakbyśmy się rozpędzili... No może ci się uda. Może mi się uda, chociaż wątpię. No dawaj mi. Nie? Czekaj, rozwal go. Tak. No i do końca. Czekaj. No, dawaj. No, może ci się uda. O, i właśnie tutaj jest ukryta sekretna komnata, gdzie znajduje się skrzynia z fujarką magiczną. Wow. Dzięki której będziesz mógł się do trzeciego świata przenieść. Znaczy, ale... chyba obaj będziemy mogli, ale tak, tak chyba trochę tak pomijać prawie, że połowę gry. Tak, no to tyle, że pokazaliśmy, dobra. Bo właściwie są dwie fujarki. Jedna jest ukryta chyba w pierwszej rundzie. Tylko żeby się tam dostać do niej, to jakoś trzeba... jakoś w pewnym miejscu trzeba się rozbiec i jakoś za krzaki wleść. Znaczy, no to jest jakiś taki, nie wiem, kurde, glitch, nie wiadomo co to jest dokładnie. Nie no, wiesz, tam wchodzisz do innego pomieszczenia, no, taki easter egg bardziej. No właśnie tak. No i może, jeżeli się zdobędzie dwie fujarki, to automatycznie można przejść do ostatniego świata. No, z pierwszego do ostatniego. Tak. No to nice. Można szybko grę przejść. No ale wiesz, tak od razu do ostatniego świata bez żadnych tamtych bonusów, no, albo mała ilość żyć, tak? Bardzo, no. Dobrze, weźmiesz życie czy nie weźmiesz życia? Postaram się. Zresztą życie zaraz będę miał z monetek, więc... O, wziął. Jedno, drugie. O, się nachapał. Kurde, zobacz. Trzecią rundę... Dobrze mówię? Trzecią rundę przychodzę? Już mam 8 żyć na koncie. Będzie gwiazdka? Jak się nachapał, kurde! 5 żyć. Przy poprzednich próbach to mu w ogóle nie szło, kurde. Dwie gwiazdki, kwiatek. Ani razu dwa nie było. Dwa grzyby, kwiatek. Kurde, albo gwiazdka. Nie wiem, czy nawet w ogóle 3 grzyby miałem. Chociaż zaraz. Nie, 3 grzybów też nie miałeś. No, nawet w ruletce żadnej karty mi się nie trafiło. Tak. Kurde. Mm. No ale to proszę, niezły start. Mam nadzieję, że tak dalej pójdzie. Co jest? Jeżdżaj. Coś mi się z padem stało, nie wiem co. No i dobra. Myślę, że szybko pójdzie ten świat. Aj, już tak patrzę. Straciłem tego. No to jeszcze nic nie, tam dalej chyba kwiatek tylko jest. No. No trudno, nie będę miał życia, ale monetek się nazbiera. No nie? No tak. Może jakiś dodatkowy bonus. Coś z tego jednak będzie. Już chyba lepiej nie wspominać, jak te nasze poprzednie próby wyglądały. Oj. Znaczy lepiej się w to nie zagłębiać. Tak. No co to się wydarzyło? Czekaj, gdzie się po tego kwiatka idzie? Na dół. Tutaj? Nie, tu. Tu. Tu? Na dół, no. Dobra. Uważaj na kwiaty, no. Nie! Jakiś masz, Karo. Dobra, wreszcie jakąś rundę przejdę. No, same gwiazdki lecą. Proszę. Dobra. No, poszło sprawnie. No, bez zbędnych komplikacji. A ja może jeszcze czwartą rundę spróbuję. No, trzeba korzystać, póki można. I te rundy są jeszcze takie dosyć proste. Hmm.
A, no i jeszcze można walczyć między sobą, więc... To... Przepraszam. Teoretycznie, tak jak tutaj się odblokowuje grzyba po przedostatniej rundzie, tak jak ostatnio licząc zamek, no to ten kto... No to jeszcze możemy zawalczyć między sobą o tego grzyba, no bo wiadomo, że jakby następny wszedł do ostatniej rundy i ją przeszedł, no to grzyb... No, zmarnowałby się. Zmarnowałby się. Więc tu jeszcze możemy tak sobie jakoś zawalczyć o tego grzyba czy coś, no żeby nie marnować, no bez sensu. No tak. A walka wygląda w postaci Mario Brothers, klasyka. Tak. To jest z tej samej platformy. Zresztą, pewnie zobaczycie, no. No na pewno niejednokrotnie. Nie. No i... Tyle, że jesteś do tyłu liścia. No tak, wyszedłem raczej na ten... Na zero. Chyba zyskałem życie. Gdzie? Czasem w murkach jeszcze jest coś, nie? Tak, tam w tym ostatnim. Zazwyczaj tak bywa. Dobra. Tam jakaś gwiazdka ukryta jest. No nie wiem. Nie wiem, czy mi się opłaca tam iść. Nie wiem. Tam dzięki... przez to, że miałem iść, tam mogłem te monetki wybijać z tych takich murków. Mhm. To już byłby problem. Na śród, nie? Mhm. No, już to mamy problem. No, to nie znaczy, że sobie nie poradzę. No tak. Tu jest życie chyba. Nie, o tutaj. No, no tego w tej grze nienawidzę. Tak. A mi zresztą leciało w tę stronę, tak jak ty się ustawiłeś. Nie wiem, czego to zależy, czy to jakoś losowo. Chyba ta. Chyba, że po prostu leci w tą stronę, w przeciwną stronę, w którą jesteś odwrócony, tak? Nie wiem. Możliwe. Skierowany, nie? O! A, gwiazdka. Kurde, lecą gwiazdki. To co, wypadałoby zawalczyć o grzyba, nie? No dawaj. No. Nie! Nie, nie! Kurde! Ty kurde, olero! Jest! A ty, dziadko! Tak! Opsa! O, żeż ty, ja wiem! O, ty dziadu! To idzie cię nachapał, kurde, też! Żeś wyszedł! Oj. No, to tyle, jeżeli chodzi o walki. No to jest to o tyle bezpieczne rozwiązanie, na przykład gdy ktoś ma ostatnie życie i nie chce iść do niebezpiecznej rundy, bo po przegranej walce się nie traci życia. To jeszcze taki typ. Dobra, dobra. No dobra, z pierwszym, tym drugim to myślę, że dam radę. Wszystkie to chyba... Czy to smoki? Żółwie? Nie wiem. W każdym razie, a propos jeszcze tutaj grania tak tego gameplayu, ja pewnie zaliczę parę game overów. Nie wiem, tu jest limitowana liczba? Continue? Nie. No. No ale to właśnie tu będzie... Po game overze któregoś gracza blokują się z powrotem rundy przez niego zaliczone. Wraz ze wszystkimi grzybami i ruletkami. No ja zazwyczaj za dużo rund nie będę przechodził, więc nie będzie jakaś tam niesamowita strata. Może jak ten będzie miał game over. No nie. Ojej. Ale no nie, no przecież było widać, że mnie nie dotknął nawet. Nie. No kurde, trochę to chamsko wyglądało.
No, może tobie się uda. No, przynajmniej w tej sytuacji możesz 3 razy oberwać. Zanim zginiesz. Znaczy, za 3 razem to już będzie dead, nie? No, ale przez to, że masz pociski, to raczej... nie powinno przysporzyć ci trudności takich większych. A nie wiem, czy to nie trzeba więcej, kurde, tych kulegów prowadzić. Tak. Że nie wiem, czy nie łatwiej jest po prostu skakać po nim. O, no, no nie! O Boże! Jest, kurde, człowieku. Dobra. No i dobra, tam... złapałem magiczne dildo i składam. Dobra. To tyle w tym odcinku. Dobra, czekaj. Zobaczymy jeszcze tutaj wyjściówkę i... i początek tam, jak wygląda tam początek drugiego świata. Dobra. I co? Ojciec, ten Shinfen. Tak. to tyle w tym odcinku. Trzymajta się. Chyba tak. No czekaj. Co? Czekaj. Właśnie. Nagroda za przyczajście świata, skrzydełka. Dobra, taki dodatkowy bonus. Tak. Okay. No, to heja. No, do zobaczenia.